Apple obecnie w swojej oficjalnej ofercie ma tak naprawdę 8 różnych modeli iPhone'ów, które swobodnie można u nich kupić, ale patrząc tak naprawdę na cały rynek i uwzględniając też używane modele, które cały czas tak naprawdę można zarekomendować do zakupu, jest ich o wiele więcej, dlatego w dzisiejszym filmie, a raczej poradniku, będę chciał Wam doradzić, aktualizować tak naprawdę ten poradnik i powiedzieć, który z tych iPhone'ów warto w Waszym przypadku kupić, który będzie najlepszy do Waszych codziennych obowiązków, czy tego, co po prostu chcecie z nim zrobić, bo jak możecie już oglądać mnie od dłuższego czasu, ja zawsze staram się doradzić każdemu w ten sposób, aby kupił telefon, czy każde w zasadzie inne urządzenie na miarę swoich potrzeb. Moim zdaniem osobiście nie każdy wykorzysta potencjał, czy to iPhone'a 15 Pro, nie mówiąc o 16 Pro i bez sensu po prostu w niektórych sytuacjach jest dopłacać do funkcji, które przynoszą te telefony, bo można na przykład wybrać sobie 15 albo 16 i oszczędzić przy tym sporo pieniędzy i mieć poczucie, że tak, to jest telefon skrojony na miarę moich potrzeb, moich możliwości, tego, co chcę robić z aparatem i tak dalej. Dlatego mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału wyjdziecie bogatsi w wiedzę o tym, który z tych telefonów będzie najbardziej odpowiedni dla Was. No i jeśli się już zdecydujecie, to polecam Wam sprawdzać sklepy, do których linkuję też w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam bardzo często pojawiają się promocje na różne sprzęty Apple, nie tylko same iPhone'y, ale również te pomniejsze akcesoria, jak na przykład AirPods'y czy Apple Watch'e. W związku z tym, jeśli planujecie przesiadkę, to zachęcam, aby sprawdzić właśnie te miejsca, bo można oszczędzić często naprawdę sporo pieniędzy, a jeśli nie chcecie przegapić żadnych nowych materiałów również ze świata Apple, to oczywiście subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I słowem wstępu, powiedziałem Wam przed chwilą, że Apple w swojej oficjalnej ofercie ma tak naprawdę 8 iPhone'ów. Jest to spowodowane tym, że oni dosyć mocno mieszają, jeśli chodzi o coroczną premierę, to znaczy wypuszczają na rynek nowe telefony, ale jednocześnie modele Pro są usuwane z oferty. Natomiast to nie oznacza, że tych modeli Pro, na przykład w tym przypadku 15 Pro czy 15 Pro Maxa, nie można jeszcze kupić i to w całkiem sensownych pieniądzach. Na przykład na Amazonie w oficjalnym sklepie jeszcze za około 4,5 tysiąca można nabyć 15 Pro, co uważam za naprawdę spoko ofertę, jak za ten telefon oferując takie możliwości i chociażby wsparcie w najbliższej przyszłości również dla Apple Intelligence. Natomiast patrząc na cały rynek, to możemy nabyć też oczywiście starsze telefony, takie jak 14 Pro, 13 Pro, czy zwykłe 13, 12 i nawet jeszcze te starsze modele, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, iPhone'ów starszych niż 10S naprawdę bym już nie rekomendował do zakupu. Okej, często je kupicie za kilkaset złotych, nie wydacie dużo i możecie powiedzieć, no ja tutaj chcę dopiero się przesiąść pierwszy raz na iPhone'a i zobaczyć, jak ten system działa. Okej, jest to nawet jakaś strategia, ale od razu Wam powiem, że na 7 czy 8-letnim iPhone'ie nie poczujecie tak naprawdę nowych funkcji iOS, które są implementowane do tych najnowszych, powiedzmy najdroższych iPhone'ów, bo Apple to dosyć mocno ogranicza, a z drugiej strony wydajność tamtego telefonu raczej też nie będzie stała na dużym poziomie, przez co możecie się irytować, że w sumie to na Androidzie było coś szybciej, w sumie to nie działają jakieś funkcje, no a tak naprawdę macie w ręce na przykład 7 czy 8-letniego iPhone'a, w związku z tym nie można od niego też wymagać cudów. Dlatego od razu Wam powiem, że kupowanie iPhone'ów właśnie starszych niż 10S, na przykład tego popularnego X'a, czyli 10, moim zdaniem nie ma większego sensu. Nie są one już też wspierane przez iOS 18. No a nawet jeśli są takie telefony jak iPhone SE trzeciej generacji wspierane przez ten system i Apple nawet ma je w oficjalnej sprzedaży, to również go nie rekomenduję, no chyba, że znajdziecie nówkę sztukę za powiedzmy 1000-1200 zł, ale to jest tak skrajna cena, której na pewno nigdzie w oficjalnych sklepach nie będzie, że po prostu i tak go nie kupicie, bo moim zdaniem nie opłaca się wydawać właśnie więcej na ten telefon, aniżeli ta kwota, no bo po prostu on ma tą starą konstrukcję, ma dosyć średni aparat, no i wydajnościowo też tutaj nie będzie już fajerwerków, więc płacenie za niego tej absurdalnej, naprawdę absurdalnej ceny powyżej 2000 zł, jaka jest obecnie za ten model, to jest naprawdę gruba przesada nawet dla tych mało albo średnio wymagających użytkowników. Musimy tutaj w przypadku tego modelu poczekać na przyszły rok, gdzie Apple pokaże czwartą generację tego telefonu i uwzględniając, można powiedzieć, ten nowy cennik iPhone'ów, który obowiązuje u nas w kraju, może być korzystna oferta cenowa właśnie na tą nową generację, no ale to będzie dopiero za powiedzmy 4, może 6 miesięcy. Gdzieś o marcu się mówi, także musimy po prostu poczekać na ten telefon i na pewno wstrzymać się z zakupem tej obecnej generacji. Tak samo nie kupowałbym iPhone'ów pod tytułem 12 mini, o ile zwykła 12 jest do przeżycia przy tych mniej wymagających osobach, to niestety 12 mini ma bardzo słaby akumulator i jeszcze
jeszcze uwzględniając to, żebyście kupili jakąś używaną wersję, to on na co dzień będzie Wam działał po 2-3 godziny. To jest naprawdę bez sensu. Już lepiej byłoby inwestować w 13 mini, ale to też generalnie nie jest jakaś bestia pod względem właśnie swojej baterii. Jedynie dużo użytkowników ją wybiera ze względu na bardzo mały rozmiar, no bo takich telefonów poniżej 6 cali w ofercie Apple teraz nie ma, ale też nie ma ich przez to, że za dużo osób po prostu ich nie kupowało. Takie są fakty. Ale z tymi modelami powiem Wam, że jeszcze bym myślał, jeszcze rozmyślałbym ich tak naprawdę zakup, natomiast z tymi starszymi albo tym SE naprawdę bym się nie interesował. No i jeszcze słowem komentarza, zanim przejdziemy sobie do konkretnych budżetów, czy do rozpatrzenia konkretnych modeli tych iPhone'ów, powiem Wam tak, jeśli naprawdę intensywnie użytkujecie swoje telefony, często zaglądacie w trakcie dnia na media społecznościowe, używacie aplikacji, na przykład jakichś giełdowych, albo jakichś nawigacji, które cały czas mielą dane w tle i to transmisję komórkową macie włączoną i z drugiej strony na przykład działa GPS, albo po prostu one cały czas chodzą, to naprawdę nie wybierajcie tych wersji mniejszych, dla Was są stworzone te iPhony z linii Plus, ewentualnie Pro Max w przypadku tej flagowej wersji. Moim zdaniem nie ma sensu się męczyć i w połowie dnia podłączać się od razu do ładowarki, naprawdę dosyć wolnej, no bo tutaj wszystkie te iPhony, nawet te najnowsze, generalnie wspierają ładowanie na poziomie 20-20 kilku watów, powiedzmy w wyjątkowych sytuacjach przy 16 Pro tam możecie mieć 30 kilka, ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, generalnie szybko iPhone'a nie doładujecie, taka jest prawda. Także tutaj powtarzam jak mantrę, że jeśli intensywnie korzystacie, to weźcie sobie tą wersję Plus, bo ona jest Wam w stanie zagwarantować, że przy tym naprawdę intensywnym użytkowaniu wytrzymacie ten pełny jeden dzień pracy, a przy średnim nawet do tego półtora dnia będziecie w stanie dobić. Zwłaszcza jeśli mówimy o tych nowszych generacjach tych iPhone'ów, no bo powiedzmy, że te starsze, uwzględniając w ogóle jeszcze to, że byłyby to używane te iPhone'y i miałyby gorszą kondycję tej baterii, co zawsze też zalecam sprawdzić przed zakupem, no one będą i tak działały krócej, natomiast patrząc na te nowe, całkowicie jakby nówki sztuki, można powiedzieć, że da się trochę wycisnąć. No i z drugiej strony jeszcze taka uniwersalna rzecz, te modele telefonów, które będę omawiał i przywoływał ich ceny, mówią o bazowych konfiguracjach, to znaczy najczęściej 128 GB, bo jedynie wersje Pro Max mają tam od zeszłego roku 256 w standardzie, natomiast reszta ma 128, to się wiąże z tym, że no raz, nie poszalujecie tutaj z biblioteką zdjęć czy filmów, zwłaszcza filmów, które naprawdę już dużo ważą, szczególnie jak macie model Pro i nagrywacie to w ProResie albo robicie zdjęcia w RAW-ach, to będzie dla Was za mało, od razu Wam tutaj mówię, no ale z drugiej strony przy tych wersjach właśnie 128 częściowo te lepsze funkcje w aparacie, właśnie możliwość nagrywania w ProResie wyższej częstotliwości klatek też nie będzie możliwa, więc o tym pamiętajcie. Generalnie według mnie taką przyzwoitą teraz pamięcią jest 256, a jeśli robicie naprawdę dużo zdjęć i nie chcecie ich zgrywać cały czas po każdej przygodzie, po jakimś tam wyjeździe, to 512 też bym rozważył i myślę, że nie będziecie żałować, zwłaszcza jeśli kupujecie ten telefon nie na rok, nie na dwa, tylko na 3-4. Natomiast przechodząc generalnie do omówienia tych podstawowych kwestii, poniżej 2000 zł, nawet bliżej 1000, spokojnie kupicie iPhone'a 10S, 11, 12, z 12 Pro też nie powinniście mieć problemu, żeby go znaleźć za te 1500, 1600 zł, też w zależności od stanu i moim zdaniem to są telefony, które jak najbardziej w tym budżecie można po prostu rozważać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te modele, to prawie wszystkie są na fajnym poziomie, jeśli chodzi o komponenty. Mówię prawie, no bo 11 nie ma niestety ekranu OLED, on ma dalej LCD i to jest tak naprawdę jego największa wada, no bo patrząc ogólnie na te starsze modele, właśnie 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, ta wydajność można powiedzieć, że już będzie na podobnym poziomie. Może brakować niektórych najlepszych funkcji, które były implementowane do iOS 17 czy do 18, które były rezerwowane dla tych najnowszych generacji, na przykład dla 14, 15 czy w tym roku dla 16, także tam nie będziecie mieć tego pełnego spektrum iOS z tymi najnowszymi, najlepszymi funkcjami, ale te telefony cały czas dobrze działają i w swoim otoczeniu mam dużo osób, które korzystają cały czas z 11 Pro, z 12, z 12 Pro i są naprawdę zadowolone, zwłaszcza te osoby, które mają właśnie te modele z dopiskiem Pro, bo tamte iPhony macie na przykład z trzema obiektywami, jest też na przykład skaner LiDAR w tych nowszych trochę iPhone'ach, no i jest już na przykład też skaner LiDAR w 12 Pro, który pomaga w aplikacjach do rozszerzonej rzeczywistości, dzięki czemu macie możliwość korzystania z takich różnych bajeranckich funkcji. Natomiast to, co jest ważniejsze moim zdaniem, to to, że tam macie po prostu już naprawdę wysokojakościowe ekrany, naprawdę fajny aparat, co prawda dalej są tam 12 megapikseli, czy to w 11 Pro, czy na przykład w 12 Pro, ale macie możliwość nagrywania filmów w 4K i to jest naprawdę cały czas bardzo dobry poziom tych filmów, więc dla tych trochę mniej wymagających osób, które nie chcą mega profesjonalnie wykorzystywać tego iPhone'a, czy to na co dzień, czy nawet w swojej pracy do nagrywania czegoś na social media i tak dalej, 11 Pro, a tym bardziej 12 Pro, jak najbardziej tego wystarczy, no a zapłacicie powiedzmy te 1500, czy maksymalnie 2000, jakbyście tam chcieli wziąć sobie jakiegoś Pro Maxa w wyższej konfiguracji. Natomiast te modele bazowe właśnie z tych generacji, z tamtych lat, typu 11, 12, no to są telefony raczej dla tych mniej wymagających
wymagających osób. Można powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o te bazowe modele, jakiejś wielkiej rewolucji na przestrzeni roku czy dwóch nigdy nie ma. W związku z tym, jak macie 11 już teraz, no to tak naprawdę taka racjonalna przesiadka byłaby dopiero na model 15, no i tym bardziej 16. Tu byście odczuli już naprawdę solidny przeskok. Ale wracając, te telefony spokojnie jeszcze można kupić, ale raczej one są dla tych mniej wymagających osób albo dla osób, gdzie nie będziecie wykorzystywać pełnego potencjału aparatu, nie chcecie go wykorzystywać jako głównej kamery na przykład na wakacjach, chociaż oczywiście na przykład z 12 Pro cały czas to powtarzam, że da się zrobić fajne zdjęcia i wiem to z własnego rodzinnego doświadczenia. Natomiast pod względem wydajności no już nie będą to bestie, nie będzie też dostępu może przede wszystkim do tych najnowszych funkcji, ale cały czas ratuje te telefony to, że są wspierane przez iOS 18. Natomiast mówiąc szczerze, gdybyście potrzebowali nowy telefon, chcieli go kupić właśnie w sklepie, na przykład w jednym z tych, do których linkuję w opisie tego filmu, to telefonem, który jest ostatnim modelem, który jeszcze możecie nowy zakupić, jest iPhone 13. Nawet nie 13 mini, ale po prostu ta zwykła 13. I cały czas powtarzam to, że tak, model bazowy, dajmy na to z tego roku, jest moim zdaniem gorszy, aniżeli flagowy model z poprzedniego roku. Czyli na przykład taka 13 jest według mnie gorsza od 12 Pro, a jednocześnie na przykład model 15 Pro jest teraz lepszy od 16. Takie są przynajmniej moje opinie. No ale w tamtej sytuacji, wracając właśnie na przykład do tego pojedynku 12 Pro a 13, to 13 jesteście jeszcze w stanie kupić nową, nieużywaną, zafoliowaną tak naprawdę za około 2000. Chociaż to już jest raczej jakaś taka fajna, promocyjna cena. One jeszcze nie zjechały poniżej 2000. Może jak to oglądacie za kilka tygodni, to już się to zmieniło. To jest moim zdaniem właśnie taki telefon, który spokojnie wystarczy na 2-3 lata kolejnego używania. Pod warunkiem oczywiście, że na przykład nie potrzebujecie zaawansowanego systemu kamer, zależy Wam na przyzwoitej wydajności, na dalszym wspieraniu przez iOS, no i jednocześnie chcecie właśnie kupić nowy ten telefon. 14, mówiąc szczerze, do której trzeba dopłacić te kilkaset złotych, nie jest dużo lepsza, to są w zasadzie bardzo, bardzo podobne telefony. Tam była lekka zmiana w aparacie i lekka zmiana w procesorze, ale reszta rzeczy została naprawdę taka sama, więc mówiąc szczerze, jeśli będzie w dobrych pieniądzach 13, to nie interesowałbym się 14, no chyba, że będzie wręcz przeciwnie, że na przykład do 14 musicie dopłacić powiedzmy 100-200 złotych, no to tak, warto to zrobić, ale w innym wypadku raczej nie. Choć mówiąc o tej 13 czy 14, na horyzoncie mamy 13 Pro i 14 Pro. I zwłaszcza ten drugi model, ten młodszy, czyli 14 Pro, to jest naprawdę kapitalny smartfon. Jako ostatni, co prawda, dalej ma jeszcze port Lightning, ale poza tym ma świetny aparat. Już jest też 48 megapikseli, jest dynamiczna wyspa zamiast notcha, mamy naprawdę świetny wyświetlacz. No i wydajność tego telefonu stoi też na topowym poziomie. Jest dużo nowych funkcji, które przyszły z iOS 17 czy 18 do tego modelu, więc jak najbardziej bym go polecał. 13 Pro trochę mniej Wam zaoferuje, jeśli chodzi właśnie o wykonanie, no bo mamy na przykład jeszcze tutaj tego notcha, no i z drugiej strony sam aparat jest trochę gorszy, bo jest 12 zamiast 48 megapikseli, ale generalnie są to telefony nie już dla tych najmniej wymagających, czy nawet dla tych średnio wymagających, ale jak potrzebujecie naprawdę fajnego urządzenia, a nie chcecie wydawać na nowe, powiedzmy te 2-3 tysiące więcej, no to generalnie z takiej średniej półki cenowej 13 Pro, 14 Pro moim zdaniem jak najbardziej będzie ok. Tylko oczywiście tych telefonów nowych nie kupicie. Możecie kupić refabrykowane, używane. No i patrzcie akurat na te modele, szczególnie 14 Pro, jeśli chodzi o baterię, bo ona generalnie mogła robić problemy i mogła szybko po prostu być zużywana. I jeśli macie kupić telefon, który ma 86, 84, 82%, to zakładajcie, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, max miesięcy będziecie musieli go wymienić, a raczej ten akumulator, no po prostu on za długo nie będzie Wam działał. Natomiast ogólnie z tej średniej półki cenowej, no to tymi najlepszymi budżetowymi nowymi iPhone'ami, które można nabyć, jest 13, ewentualnie przy niewielkiej dopłacie można iść w stronę 14, no a jeśli chodzi o 13 Pro, 14 Pro, to ja bym wybierał 14 Pro ze względu też na dłuższe wsparcie, lepszy aparat, no i też lepszy wyświetlacz i to są według mnie właśnie takie typy i też oczywiście ich większe wersje, na przykład Plus, ewentualnie Pro Max, które jak najbardziej można rozważać. Natomiast oczywiście, jeśli znów akurat w tej klasie telefonów, czyli za około 3-3,5 tysiąca złotych chcecie kupić telefon nowy, całkowicie nowy, nigdy nie używany, no to nie dostaniecie, tak jak Wam mówiłem, ani 13 Pro, ani 14 Pro. No i tutaj zostaje nam jedynie 15, chociaż powinienem powiedzieć to z większym entuzjazmem ze względu na to, że moim zdaniem to jest naprawdę bardzo solidny telefon pod względem możliwości tego, że mamy już USB. Co prawda on jest wolny, ale jednak można podłączać sobie różne uniwersalne akcesoria, czy też po prostu transferować w łatwiejszy sposób pliki. No i z drugiej strony macie też przyzwoity aparat, 48 megapikseli, nowy wyświetlacz,
z dynamiczną wyspą, fajne wykonanie tego telefonu. Jedyną rzeczą, której może Wam tutaj brakować w kontekście następnych 2, 3, 4 lat, jest brak Apple Intelligence. Pod względem reszty kwestii nic Wam tutaj nie będzie brakować, bo i wydajność, i aparat, i sam ten ekran dla tych osób, które można powiedzieć są takie średnio wymagające, nie potrzebują najlepszego aparatu, najlepszego wyświetlacza z technologią Always On Display, z ProMotion, to będzie naprawdę bardzo wystarczający telefon, a wersja 15 Plus, do której dużo nie dopłacicie, teraz gdzieś 400, działa naprawdę bardzo fajnie na jednym naładowaniu i przez to, że jest trochę ten gorszy ekran, bo nie ma technologii Always On Display ProMotion, on jest w stanie regularnie wytrzymywać ponad jeden dzień, a nawet przy takim lżejszym użytkowaniu 1,5 dnia pracy na jednym naładowaniu. Też mam bliskie osoby, które mają ten telefon i naprawdę widzę, jaki to był dobry wybór właśnie dla takiej osoby, która chce go wziąć na wyjazd, nie robi tam jakichś super fotek, czy nie kręci filmów, ale jednak cieszy się z tej jakości, że to jest naprawdę taki strzał w dziesiątkę do tego, co ona potrzebuje, czego oczekuje, a jednocześnie ile wydaje i co dostaje. Moim zdaniem 15, 15 Plus to jest taki właśnie, jeśli chodzi o te nowe telefony, najlepszy wybór, no bo oczywiście tutaj powtarzam to, że jeśli Wam nie zależy na nowej sztuce, no to 14 Pro w rywalizacji z 15 będzie moim zdaniem wygrywał. No i oczywiście tutaj nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć najnowszej generacji tych telefonów, czyli iPhone'ów 16, a także 16 Pro. I generalnie oczywiście iPhone 16 Pro jest najlepszy pod każdym względem, jest to najbardziej zaawansowany telefon z całej oferty Apple i jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów w ogóle na całym rynku, ale do niego sobie zaraz przejdziemy, bo mimo wszystko chciałbym zacząć od 16 czy też 16 Plusa, który w tym roku został naprawdę bardzo dobrze wyceniony, szczególnie właśnie bardzo dobrze jak na Apple. No i tutaj nie było dużego upgrade'u względem 15 czy też analogicznie 15 Plusa, ale macie mimo wszystko leciutko podkręcony sam wyświetlacz, ale z drugiej strony są też nowe przyciski, bo jest już to przycisk akcji, a także przycisk do wyzwalania aparatu i kontroli tych wszystkich funkcji, ale nade wszystko jest wsparcie dla Apple Intelligence, którego zabrakło w 15. Także przy tej cenie, szczególnie jeśli oglądacie ten film później, to będzie naprawdę też dobry wybór, pod warunkiem, że Wam zależy na tej funkcjonalności albo Apple Intelligence, albo na tym nowym przycisku, no bo jeśli nie, to spokojnie możecie wybrać 15 i też będziecie przez najbliższe 3, 4, a może nawet 5 lat bardzo zadowoleni. Ale mówię w kontekście tej dalszej przyszłości, dlatego, że jak ja nagrywam ten film, to cały czas na rynku jest dostępny iPhone 15 Pro. Co więcej, na Amazonie można go kupić nowego za 4400, 4500 w zależności od koloru. I moim zdaniem, jeśli chcecie mieć naprawdę wysoki stosunek tego, co otrzymacie, do tego, ile zapłacicie, to dopłaciłbym te 500 zł obecnie właśnie do tamtej wersji. Zaraz te telefony się wyprzedadzą, Apple nie będzie wprowadzać ich znowu do sprzedaży, po prostu kończy tą linię. Natomiast na tę chwilę, jak jest on jeszcze dostępny, albo nawet możecie kupić sobie większą konfigurację, większą, ewentualnie wersję Pro Max 256, 512 i będzie dalej w dobrej cenie, to decydowałbym się na to, bo powtarzam, że 15 Pro jest lepszy od zwykłej 16, jest lepiej wykonany, ma lepszy system aparatów, ma 3 obiektywy, ma lepszy wyświetlacz i też wspiera Apple Intelligence, więc moim zdaniem dla wielu osób ta dopłata rzędu kilkuset złotych jest warta tego zachodu, warta dodania tej kwoty. Dla mnie to jest obecnie, ale tak jak Wam mówię obecnie, to się pewnie zmieni już za 2, 3, 4 tygodnie maksymalnie, jest to telefon z naprawdę bardzo dobrym stosunkiem jakość-cena. Natomiast mówiłem o reszcie tych modeli, no bo jeśli ktoś ogląda to w grudniu, styczniu, lutym następnego roku, to myślę, że niestety to się już zmieni dawno, dawno temu, no i po prostu będzie trzeba kupić albo 16 Pro, albo po prostu zwykłą 16, a pomiędzy nic nie będzie. Natomiast jak już mówimy o tych 16 Pro, no to jest najlepszy telefon. Co prawda tutaj też nie ma rewolucji w kontekście 15 Pro. Mamy większe ekrany o 0,2 cala, ale przez brak optymalizacji iOS, przez brak wykorzystania tej większej przestrzeni roboczej, ciężko mówić o jakimś genialnym atucie właśnie tego większego ekranu. Natomiast jest oczywiście nowszy procesor, jest wsparcie dla Apple Intelligence, jest też podkręcony aparat, obiektyw ultraszerokokątny ma teraz 48 megapikseli i można przede wszystkim nagrywać filmy raz z lepszym dźwiękiem, ale to akurat dotyczy wszystkich 16, bo mamy możliwość wyciągania później, a raczej w postprodukcji zarówno na 16, jak i 16 Pro tego audio, aby na przykład podkręcić go, usunąć jakieś echo, czy wydobyć nasze tony, które chcemy po prostu podkręcić. Natomiast z drugiej strony, w przypadku wersji Pro mamy możliwość nagrywania w 4K w 120 klatkach i to jest naprawdę rewelacyjny format, bardzo dobrze się ogląda to wideo. Pytanie jest, czy będziecie chcieli z tego korzystać, raz, że zajmuje ten format bardzo dużo miejsca, a dwa, no, że trzeba wiedzieć, jak nagrywać takie filmy, musicie raczej też zadbać o warunki, w których to nagrywacie, no i przede wszystkim chęć w ogóle nagrywania już takich profesjonalnych klipów, bo tak bym je określił. Moim zdaniem dla niektórych to będzie zbędny bajer, tak jak w ogóle ten przycisk do kontroli, który oczywiście już się tutaj też znalazł, ale jeśli u Was jest taka sytuacja jak u mnie, że tak, cieszycie się z tego, bo będziecie do
wykorzystywać na wakacjach, podczas podróży, no to dopłaciłbym to 16 Pro. Ale generalnie to jest taka bestia wyświetlaczowo-fotograficzna dla tych najbardziej wymagających osób. Ja osobiście nie znam za dużo osób w swoim otoczeniu, które realnie by wykorzystały potencjał tego telefonu, a nie kupiły go po prostu tak, bo mnie stać. Generalnie dużo osób mogłoby powiedzieć, ach, kupię sobie najlepszy, bo mnie stać, ale ja uważam, że to nie ma większego sensu, bo te funkcje później są niewykorzystywane i jak pytam na przykład takiej osobie, jak pytam na przykład taką osobę po kilku tygodniach, no i jak tam ta nowa funkcja w iPhone'ie, a co? Takie coś w ogóle można tutaj włączyć? No to już wtedy wiem, że chyba nie oglądam mojego poradnika, bo na pewno po obejrzeniu by po prostu takiej decyzji nie podjął, bo jest to tak naprawdę wyrzucenie pieniędzy w błoto i podejście, stać mnie to kupię najlepszy, a najwyżej tego nie będę użytkował. Jasne, można tak zrobić, każdy ma swoje pieniądze, ale ja jednak jestem zdania, że można na przykład wydać mniej i bardziej racjonalnie podejść do takiego zakupu. Niemniej tutaj bym jeszcze zaznaczył jedną kwestię, że jeśli jesteście w stanie zaakceptować ten mniejszy komfort użytkowania, bo ten 6-9 cala telefon to jest już naprawdę bardzo duża bestia, zwłaszcza w jakimś etui, to weźcie sobie go, bo Pro Max jest na tyle dobrze wyceniony, że dopłacacie tak naprawdę niewiele, bo kilkaset złotych, a od razu za 6,5 tysiąca, to jest ta nominalna cena, otrzymujecie większy telefon, no i przede wszystkim z pamięcią 256, a tak naprawdę 16 Pro 256 kosztuje 500 zł mniej, więc według mnie ta dopłata ma tu jak najbardziej sens. Także tak to ogólnie wygląda, jak widzicie, w zależności od budżetu można się decydować na co najmniej 2-3 takie racjonalne modele, część z nich warto odpuścić, chociaż gdyby była jakaś dobra cena, to zawsze jestem zdania, że dobra cena może zrekompensować jakby sam zakup na przykład gorszego telefonu, no bo po prostu mniej za niego zapłacicie. No i to oczywiście też działa w drugą stronę, że jak macie dopłacić stówkę, 2 czy 3 do lepszego modelu, to też zawsze to polecam, chociażby na przykład ze względu na dłuższy okres wsparcia. Także jeśli podejmiecie decyzję, mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł, możecie sobie sprawdzić sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, tam bardzo często pojawiają się o wiele lepsze ceny, aniżeli w Apple Online Store, więc warto to czynić, bo można oszczędzić często kilkaset, a czasami nawet w okolicach 1000 zł, więc jest po co sprawdzać te miejsca. Gdybyście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie w komentarzach, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!